kochani, jest godzina 19:26. No, byłem nad morzem w Brzeżynie. Bratowa postawiła ciemne piwo z soczkiem. No, zrobiłem filmik. No i w ogóle dzień jakiś taki mi ciężki był. Nic mi się nie chciało. Położyłem się, nie chciało mi się wstać. No ale no muszę iść. Jednak zmieniłem zdanie po waszych komentarzach i jednak będę chodził do matki wszystkich matek. Będę ją dokarmiał. Ale oczywiście nie będę mówił tego panu Władkowi. Zatem będę to robił poza godzinami, kiedy on przebywa na dworze. No na przykład teraz już jest prawie w 7:30. To pan Władek w łóżku już jest. O, tu mamy czarnego, to chyba kusy. On tak lata teraz wszędzie. Bo widzę na całym DPS-ie. Kusy? Zaraz, niech ja go... Chyba nie kusy, bo nie ucieka. Nie, to nie kusy. To może kicia, to może być piszczałka. Kiciulka. Kicia, kicia. Dzisiaj była ładna pogoda na dworze. Słoneczko. Niedziela, 1 maja. No i tutaj patrzę, jak tu jest. O, Tymek jest. Chodź, kiciulku. Chodź, Tymusiu. Chodź, kicia, kicia. O, babusia jest na tarasie. Śpi. Tak. O, tam w środku jeszcze widzę. Zoro tam w środku jest. W środku Zoro tam zawsze jest. No dobra, tutaj nie ma. Przyjdę tutaj, kotkom dam jeść. Zobaczę tu, jaka karma jest. Który miał czy tu? Piszczałka, to ty tak piszczysz? Ty. No, idę. To ty piszczysz. No. No i idę do matki wszystkich matek. Mam 3 Feliksy, kochani. I mam tam jakąś wędlinkę, polędwiczkę. Chudziutką. Chyba 2 plasterki. No miałem więcej, ale miałem na parapecie w pokoju. I jajeczka. Nie zauważyłem, wskoczyła i spałaszowała połowę. Ale jaka historia. Wyszedłem na korytarz, tam na parce do dyżurki, po kolację, bo nie byłem, przynieśli. A ona się wymsknęła z pokoju. Jakoś, nie wiem, pokój, drzwi były uchylone, czy co. W każdym bądź razie wróciłem do pokoju, nagle słyszę miauczenie kota. Na korytarzu gdzieś tam dalej. Ale to nie ciotki. Miauczenie było. No, otwieram drzwi, a to majeczka. Wie już, który pokój. Teraz jak ją niosę do pokoju, to już mi na porterze się wyrywa i po schodach leci pod pokój. Już trasę poznała. Także jeszcze trochę i będzie jak wesoła ciotka sama chodzić. No tam czarny kot jakiś siedzi. Kto wie, czy to nie kusy. A mógłbym teraz zobaczyć, czy matka wszystkich matek jest w budzie. O, kochani. Ja tu widzę 3 koty. Co to? Wszystkie kocury przyleciały do matki wszystkich matek? Ale zobaczymy, co to za kocury. O, tam dalej pod drzewem, na wprost w środku, był chyba piątek. Bo widziałem takie wokół szyi. Ale schował się.
O, kusy, ten drugi tam ucieka. To kusy tam ucieka. Tam kusy ucieka. A tutaj jest pana Zbyszka, murka. Murka kicia. Ale murka chyba jest wysterylizowana. O, rudy nawet tam w krzakach poleciał. Murka kiciulka. Co robisz? Kicia? Przyszłaś na schadzkę? O, o, tamten jak uciekł, zobacz. A uciekł. No ja mu kiedyś kota popędziłem. Kochani, popędziłem mu kota. No już mnie pamięta. Już uciekał. Widzicie? Już tam ucieka. Się boi. No to trzy koty tam uciekły w krzaki. Piątek, Rudy i Kusy teraz tam. No. Ale matki, wszystkich matek tu nie ma. I co, kiciulka? Co? Zobacz, co ja mam. Zobacz, kicia. Kicia, kicia. O, idzie. Idzie tu jakiś kot jeszcze. Kto to idzie? Czy to Hanka idzie? Tam znowu koło budy. Matki wszystkich matek jakiś czarny idzie. Masz. Masz. Nie chcesz? Hanka to ty? Hanka. Głodna chyba. Masz, kicia. Hanka, kici, kici. Masz. O. No chętnie je. Chętnie je. A murka nie chce jeść. Nie chcesz, to nie. No kochani, teraz jest taka pora, że koty wyłażą. Właśnie o to chodzi, że tak pod wieczór, jak zaczyna już się zbliżać ku zachodowi, już powtarzam po raz który, to słońce się chyli ku zachodowi, no to koty zaczynają być ruchliwe. No matki, wszystkich matek nie ma tutaj, czyli jest nadzieja, że ona jest w budzie. Matka wszystkich matek w budzie, a pan Władek w łóżku. No. Muszę się odzywać tutaj. Kicia, kicia, kiciula, to ja idę. Kiciulka. Zaraz włączę lampę LED-ową w smartfonie, żeby było widać. Ciulka, jesteś tu? Czy się już wyniosłaś? Co? Powiedz mi. Jest. Jest, kicia. Zobaczcie. Śpi. Śpi, dobra. To wezmę pudełeczka. Pudełko. No i co, puste. Tu nie widać śladu jedzenia. Ach kurczę, zupa mleczna tylko jest. Tu jest sucha karma. No, ja tu kot ma jeść suchą karmę. Jak tu słomy naleci pełno. No i pan Władek wygląda, że nie zagląda. Nawet nie zajrzy, bo po prostu, żeby nie stresować, jak on to mówi, kotka. No kurczę, muszę teraz odkręcić. O Jezu, wysypało mi się, gdzie to jest? Tutaj. Tak, tu jest.
jeszcze wędlinki trochę wyleciało. Dobra. I tu mamy. O. Dobra. Aj. Nie ubrałem się ciepło. Tylko w koszuli. Kochani, pod koszulkę co prawda mam. Ale jak mi zimno jest, to mi zaraz z nosa leci. To wszystko pozostałości po tym, jak miałem zapalenie płuc z naciekiem. To teraz jestem taki zmarznak niesamowity. To jest raz, a drugie, że jak mi chłodno w plecy, to mi z nosa leci. Odejdź, 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 uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj. Zaraz się zacznie. Choroba. Smartfon upaćkałem. Karmę. No. Dobra. Włożyłem. To teraz. O, dobra. To wszystko. Włożyłem. Kicia, będziesz jadła? Co? No co jest, mi się lampa wyłączyła? No kurczę, molek jakieś. Jakieś ciemne słońce mi się włączyło. Kiciulka, jedzonko ci dałem. Słyszysz? Kicia. No nie boi się mnie. Oj, wstałem do pionu, kochani. Nigdy bym nie pomyślał, że powrót do pionu tyle mi energii kosztuje. Odejdź, Hadyka. Do boksu idź tam. Zaraz ci dam. Muszę pozbierać te papierki, bo to zaraz powiedzą, że brudzi. Chodź, chodź. Chodź, Halka. Przełączę na Zoom 05. No co jest do diabła? Nie mogę wyłączyć. No dobra. No trochę to trwało, kochani. Się zacząłem wkurzać, bo nie mogłem przełączyć. Nie wiem, czy dlatego, że brudne palce, czy co, i dotykam, dotykam, a on mi się nie chce wyłączyć. A później się na wideo przełączyć. No dobra, to dałem. Chodźcie, kiciulki. O, Maniusia, ty masz swojego pana i tam jedzenie. Piszczałka. Chodź, Hanka. A gdzie masz dzidziusie? To? Nie chcesz pokazać dzidziusiów? No, widzicie, przyleciały za mną, czyli znają mnie, nie boją się mnie. No, to tylko krawatka się boi. No, proszę, leci, prowadzi mnie do boksu. Chodź, kiciulka, chodź, chodź, niuńki. No, kochani, no, nie udaje, że... No miłe to jest, że popieracie mnie. Ja zacząłem wątpić. Nie byłem pewien. Zaczęło mi się wydawać, że pan Władek całkowitą ma rację. No ale tu w kwestii matki wszystkich matek to przyznaliście, że to jednak po mojej stronie jakby racja. I żebym ja się nadal nią opiekował. No pan Władek to po prostu... No pan Władek. Kiciulki. Chodźcie, zaraz wam dam. Niuńki, jedno dam wam
na chodnik. Chodź, kicia. Puszeczkę. Tą mniejszą. Zoro, nie uciekaj. Kicie, kicie, nie uciekajcie. Tak jakby mi robiły miejsce. Choroba. Jedną ręką kłódka się giba. Chodź tu. Co jest? A nie, w tą stronę kładam. Klucz. Boże, jak ja nie lubię, jak klucze na szyi mi dyndają. O, jeszcze tu jest jedna kotka. Kiciulka. A, to jest ta. Babciusia. O, nie bambusia, tylko babciusia. Puszka jest, tak? Tam saszetki też są jeszcze schowane. Zaraz otworzymy. O kurczę. Te wieczko oderwać czasami tym palcem to jest problem. Zwłaszcza, że te oczko jest takie, że jak ja palec wsunę, to później nie mogę wyciągnąć. Chodźcie, kiciulki. Czekajcie, czekajcie. No. Kurde. No, koty się nie mogą doczekać. No ja muszę to rozplantować, żeby to nie było w jednym miejscu. Żeby te wszystkie koty mogły tu co są, to jeść. No dobra. Macie. Kicie. Jedno już dałem. Hu, hu, hu. Teraz co? Fiu, fiu, fiu. To trzeba oczyścić. O, suchej karmy muszę dosypać tam. A, tu jest karma. To niech jedzą. To do oczyszczenia resztki. Tutaj też do oczyszczenia. Pójdzie. Tutaj nie ma. Czekaj, kicia. No, tutaj puszka jest. Dobra. I tam suchą karmę mam. O. Sięgnąć. Jest. Co, kiciulka? Zaraz. Zaraz wam dam. Jednak muszę wyłączyć, bo to jest nie robota. Zaraz wyłączę. No kochani, dałem kotkom. Tutaj włożyłem dwa Feliksy. Tutaj 1/3 puszki tej dużej. Karmy dosypałem tam, wodę wymieniłem. No i tutaj też 1/3 karmy. O. I 1/3 tutaj. Jest tu. No a tutaj już jakiś kotek wleciał do środka. O, już siedzi. To babciusia chyba siedzi. Kiciulka. No siedzi, widzicie, jak ładnie. O, od razu wleciała tutaj. No. A te inne kotki?
resztki, które były w misce tej karmy z wczoraj, to rozsypałem tutaj. O. Zobaczcie, żeby ona w pierwszej kolejności poszła, żeby kotki zjadły. Jak one tutaj przychodzą, to zjedzą. No było tutaj chyba ich 6. O, tam odchodzi jeden. O, poszedł za winklem. Najadły się. Porozchodziły się. No były. Jak tu rozłożyłem, to były. Cała ścieżka. A teraz już najadły się, poszły. Czyli widzicie, kochani. Były głodne, czekały. Szły za mną, przyszły. A teraz już się poszły w teren. Tutaj jakiś jest. Jeden czy dwa, zaraz zobaczę. Chyba dwa są. Tutaj. Zaraz zobaczę. Czarny i bury. Kicie, co macie? O, tu jest ten. Zorro. Zorro, co macie? Kicie. Tutaj. Zorro, co masz? I Tymek. Masz kicia. O Jezu, Maria. Rzuciłem mu kawałek tam szyneczki jeszcze. A on uciekł. No, rzuciłem ci, a ty żeś uciekł. No. Czemu żeś uciekł? Nie będę teraz szukał tego kawałka. No. No dzisiaj, kochani, zadzwoniła do mnie pani Ela z Frankfurtu, czy spod Frankfurtu, jak to wyjaśniła później dokładniej. Ale mam ją zapisane na WhatsAppie jako z Frankfurtu. I mówi, że będzie, o ile jeszcze dobrze pamiętam, 3 czerwca w Polsce. Będzie jechała do Gdańska. No i chcę tutaj przyjechać i zamówiła 2 kotki od matki wszystkich matek. No, matka wszystkich matek ma 5. Pan Zygmunt bierze te czarne jednego i drugiego z białymi skarpetkami. Czyli 2 czarne, a pani Ela powiedziała, że ona chce też 2, ale akurat tak wymieniła, że inne. Chce ten szyl kretowy, bo mówi, że on ma... Jak on ma tego twarz? Użyła jakiegoś określenia, nie mogę sobie przypomnieć, że po prostu połówkę twarzy ma jaśniejszą, a połówkę twarzy ma ciemniejszą. Ten szyl kretowy. Tego chce? I mówi jej mąż, który też okazuje się zaczął oglądać, go zaciekawiła transmisja, co była bardzo zaskoczona. I jemu się spodobał z kolei ten burasek od matki wszystkich matek. No jestem zaskoczony, bo mi się wydawało, że burasek to zostanie na końcu. Bo zwykle ludzie chcą jakieś tam umaszczenie jednolite, rudy, czarny, nie? A taki burasek mieszany z białym chyba? Okazuje się, że jemu się podoba ten. No to cieszę się, kochani. To zostałby tylko jeden. Także do tego czasu, zanim pani Ela przyjedzie, one już będą większe, to będę się starał je oswajać, żeby były oswojone, żeby można było złapać, żeby nie było problemu. No zresztą jak pani Ela przyjedzie 3, to ja postaram się, gdyby były problemy, to wcześniej złapać. I w końcu umieścić. No. To tak by to wyglądało, kochani. No cóż, jeszcze będę musiał zamieść tutaj. O. Zamieść i wyrzucić puszki na złom. No to tak by. No i co? No tutaj kotki nie wchodzą na razie. Do tych budek nie wiem. No bo tak prawdę mówiąc, jak tutaj kotki widzą, to ta dziura jest tutaj bliżej, większa. Jakoś to im się podoba bardziej.
O, proszę, babciusia, jak sobie tam siedzi, kiciulka, nie? No, zadowolona, oczka zmrużyła. Szczęśliwa. No. No dobra. Pomyłem troszkę miski, ale nie odmyło mi się do końca w zimnej wodzie wszystko, bo to tłuste. Także będę musiał w tygodniu te miski wziąć i w ciepłej wodzie wymoczyć i wyszorować. Jakiś druciak będę musiał chyba sobie kupić, żeby to wymyć. No to, kochani, byłoby tyle odnośnie tego odcinka i matki wszystkich matek. Także pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali transmisję tą 3,5 godziny, bo się obawiałem, że przeholowałem, że za długo, że to nudne. A się okazuje, że to się, że się podobało, nawet taka długa. Nawet tam jeden z komentarzy jest. Tylko nie wiem, czy to na WhatsAppie, czy tutaj. Jedna z pań napisała, że przynajmniej nie będzie musiała tam leków brać uspokajających. No wiecie co? To ja zaczynam jak Kaszpirowski, jakiś psychoterapeuta działać, co? Jeszcze trochę, a ja będę w hipnozę wprowadzał. Nawet nie wiedząc o tym. No to tak żartując, ale no cieszy takie. Taka opinia, że to się podoba. Nawet Niemcowi się spodobało. Mimo niż Verstehen, z tego co mówiłem. No. No dobra, kochani, to co? To tyle by było. Także dziękuję za wszystko, za wsparcie, za oglądanie, za pomoc finansową, wszelką duchową. Dziękuję.